siebie. Historia ceramiki bolesławieckiej sięga XII wieku. Jej prawdziwy rozkwit przypada na wiek XIX, ale i dzisiaj ceramika bolesławiecka w tym miejscu rozwija się wspaniale. To 23 zakłady, z tego kilka zakładów, które zatrudniają po kilkaset osób. Więcej o historii ceramiki w Bolesławcu teraz w materiale filmowym. Glina Janina, biało wypalająca się glina ze złoża o nazwie Janina. Jedyne w Polsce złoże glin biało wypalających się. Ta glina to białe złoto Bolesławca. Na niej w XIX wieku wyrosły potężne zakłady ceramiki. Glina o specyficznych właściwościach, bardzo plastyczna, mająca zastosowanie w przemyśle płytek ceramicznych, wyrobów sanitarnych oraz przy produkcji drobnej galanterii ceramicznej. Sławę przynieśli miastu mistrzowie ceramiczni, którzy stosowali wyjątkową technikę ozdabiania naczyń. Wzory w postaci gałązek, ptaków i innych elementów graficznych od stuleci są robione ręcznie za pomocą specjalnie przygotowanych stempli. Stąd nazwa techniki – stempelkowa. A jak się pan pomyli? No to trudno, trzeba obrać następny wyrób i wtedy jestem stratny. Pracę mam na akord. W tym zakładzie ceramicznym w Bolesławcu pracuje 300 osób. Produkują około 100 tysięcy naczyń miesięcznie. Jak wyrób jest sztywny, ściągamy go z formy. W ten sposób mamy wykonaną miskę. Jeszcze rok temu połowa wyrobów trafiała do Stanów Zjednoczonych. Niestety kryzys na rynkach światowych dotknął także fabryki w Bolesławcu. Dynamika produkcji, no właściwie jest, można powiedzieć, no zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 30%. Producenci ratują się jak mogą, tworzą co roku nowe wzory, zachwalają użytkowe walory swoich dzieł. Mamy atesty potwierdzające, że nasze wyroby mogą być zastosowane w kuchenkach, że są w pełni termoodporne, że można w nich zapiekać, że można je używać w kuchenkach mikrofalowych, w innych urządzeniach kuchennych. Zakłady ceramiczne Bolesławiec, największy producent w mieście, mimo wielu prób nie zostały dotąd sprywatyzowane. Skarb Państwa właśnie po raz kolejny poszukuje dla fabryki inwestora. Z prywatyzacją jest jak z małżeństwem, może być dobrze, może być złe. W czasach kryzysu ostoją dla zakładów jest mniejszy, ale stały zbyt naczyń w kraju. Producenci obniżają ceny, stawiają na sprzedaż okazjonalną, rozwój sieci własnych sklepów i czekają na poprawę koniunktury.